Siemanko, z tej strony Adrian i witam was, słuchajcie, w odcinku, w którym zobaczycie moje najlepsze paczki w 2017 roku. Zobaczycie też moją najlepszą paczkę roku. Będzie się po prostu tutaj działo, zobaczycie moje najlepsze trafy i słuchajcie, od razu wam powiem, jeżeli chcecie, żeby FIFA 18 w tym nowym, nadchodzącym 2018 roku była dominującą grą na moim kanale, to zostawcie tutaj koniecznie łapkę w górę, dajcie o tym znać w komentarzu. No i jak jesteś dobry, no to możesz zasubować kanał, jeżeli materiały z FIFA cię kręcą i ci się podobają, no to właśnie to możesz zrobić. No i słuchajcie, na początku jeszcze wam tylko powiem, że w sumie oczywiście większość materiałów będzie z FIFA 18, bo do FIFA tak regularnie wróciłem mniej więcej w okolicach premiery FIFA 18 właśnie, także z 17 będzie trochę mniej tych paczek, a właściwie dosłownie jakieś parę rodzynków udało mi się wynaleźć z tych lepszych. Także co, ja wam już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Piona. A no jeszcze słuchajcie, zapomniałbym wam życzyć szczęśliwego nowego roku i dobrych trafów w paczkach, także powodzonka, no i teraz już lecimy. Dobra, słuchajcie, znowu tamte karty poszły na Quicksell i tak naprawdę została nam chyba ostatnia, przedostatnia paczka i będzie walkout! Będzie walkout, proszę jej, niech to będzie ktoś dobry, niech to będzie ktoś dobry i kto to jest? Co my tam mamy, jaka flaga Francja, to może być coś ciekawego, jak to będzie Loris, ale jest walkout, paczce za 100 tysięcy, oprócz tego słuchajcie, była też specjalna karta, więc nie jest źle, nie będę narzekał, mamy Lorisa. Simone, 2,5 tysiąca, FIFA points, walkout EA. Walkoutu nie ma, ale może niebieska flara, jest toc! Jest toc, jaki to będzie toc? Holender, środkowa pomoc. I to jest Wormer. To jest Wormer, czy to będzie tylko jeden toc w tej paczce, czy może parę? Liczyłbym na to. No nie no, będzie jeden, będzie tylko ten Holender. Jestem zły. Spokojnie, spokojnie, a w ogóle... O, inform, inform! Niemcy. Też o. Mustafi! Dobre. Nice! Dobre. Nice, 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 nice! Woohoo! Mama! Informa trafiłem! Kurde, aż sobie screena zrobię do tego, nie? Bo to jest niewątpliwie coś niespotykanego. On 300k kosztuje. Co ty gadasz? 300k! Nie! Serio? Weź ogarnij. Nie, nie wierzę ci. Serio 300k mixer? Nie no, 30. Ty k***mała. Nie no, tak mi się wydawało, że to było trochę... Nie no, z 40 go sprzedaż. No, 40k. O, jeszcze James! LOL! I James w jednej paczce! A James 50k. 60. Co za paczka? Patrzcie na tą paczkę! I chamy się walkoutem, nie? No, dwa walkouty! Za łapki, także lecimy i otwieramy, słuchajcie, 20 paczek z całymi rzadkimi kartami. O, patrzcie, ekrany! Inform! Austria! Arnautowicz inform! Jedna paczka! Jedna paczka i walkout, nie no, nie ma co. Spoko. Nie no, fajnie. Nie, ja nie mam, nie mam, ja nie protestuję. To jest trochę śmieszne, że wyleciał, nie? Jeszcze Lacazette! Co?! Co?! Okej, słuchajcie, druga taka paczka i zerknijmy do środka, są ekrany i zobaczmy, kogo nie wiem innego trafimy. Argentyna, SPO, Juventus i... To jest Dybala! Paulo Dybala, słuchajcie, w paczce! Niewymienny, co prawda, ale taki zawodnik, akurat jego chciałem mieć w klubie, słuchajcie, od zawsze. Wow, słuchajcie, mamy Paulo Dybalę. Nie spodziewałbym się nigdy czegoś takiego w takiej paczce. Powiem wam tak, nie obchodzi mnie, że on jest niewymienny. I tak jestem zadowolony. Dobrze, że Dybala i na przykład Ibrahimowicz, który wydaje mi się dużo gorzej by się grał w tej FIFA, ale tyle. No i okej, słuchajcie, ostatnia paczka za 25 tysięcy monet. Zobaczmy, co w niej ciekawego będzie i czy w ogóle coś będzie, no bo kurde, te nagrody, no nie ukrywajmy, nie wyszły najlepiej, ale są ekrany i zobaczmy, jest inform, no dobra, kto to będzie, Urugwaj, napastnik, Cavani, Edison Cavani, inform, tak jest, słuchajcie, tak jest, mamy informa, co tu się teraz wydarzyło, to ja nie wiem, mój pad poleciał,
gdzieś w Sinomdal, ale mamy Cavaniego i Forma i ile Cavani kosztuje? Ile kosztuje Cavani? Cavani kosztuje 200 tysięcy monet! Mamy to, słuchajcie! Mamy to! Wow! Także dobra, jest szansa na pierwsze ekrany, bo ta paczka jest już jakaś troszeczkę konkretniejsza. Uwaga, są ekrany, bardzo dobrze. Kogo będziemy mieć w środku? Włochy, bramkarz, Juventus? I to jest Buffon, słuchajcie, 89 overall! Gianluigi Buffon w paczce za SBC, na które wydałem niewiele monet, słuchajcie. Buffon kosztuje 50 tysięcy. Dobra, myślałem, że więcej, dlatego się bardziej podjarałem nieco. Okej, może być. Dobra, teraz lecimy na ekrany. Mogą być, słuchajcie, ekrany, może być coś dobrego. Okej, są ekrany. Uwaga. Uwaga. Brazylia, S.O. Paris Saint-Germain. Marquinhos. Nie, Thiago Silva, nice! Ooo, she nice! Ile on kosztuje? Nie wiesz? Co potańczył, chodziło, zakręcił tyłkiem. Także jeśli dotrwałeś do tego momentu, to napisz to w komentarzu i zostaw koniecznie łapeczkę w górę, bo takich widzów ceni się najbardziej. Także jesteśmy na ostatnim koncie. Kolejne 5 paczek za SBC, ważne mecze. Czy tym razem coś ciekawego wyleci? Pierwsza paczka. Są ekrany w paczce z jednym rzadkim zawodnikiem. No dobra, może być grubo. Jeszcze się okaże, że Ronaldo trafimy tutaj. Brazylia, LS. Paris Saint-Germain! Neymar! Neymar 92 overall! Tak jest! Neymar, Neymar, Neymar! What the fuck? Co tu się wydarzyło teraz? Co tu się wydarzyło teraz? Słuchajcie, Neymar w paczce! What the fuck? Paczka z jednym zawodnikiem! 92 overalla! Pierwsza paczka Premier League Premium. Czy to tutaj coś wyleci? To są paczki niewymienne, te Premier League Premium, ale zawsze jest na coś nadzieja. Okej, są ekrany, bardzo fajnie. Czy będzie to coś dobrego, czy też nie? Francja, napastnik, może Lacazette? Tak jest, Lacazette, okej. To jest niewymienna karta, ale Lacazette ma walkout. Okej, mamy walkout, słuchajcie. Mamy Lacazette'a. Jest coś ciekawego, coś się dzieje. No dobra, w porządku. To jest coś, co będzie na pewno tutaj grane na tym koncie. Bardzo grywalna karta, bardzo dobry napastnik. Są ekrany, bardzo dobrze. To ja proszę Informa Pogbę teraz. Nie no, to nie jest Inform. Ale to będzie Francja, napastnik, Arsenal? Lacazette! I to jest walkout i to jest Kozak traf, bo ja mam Lacazette'a w klubie wymiennego, więc teraz sobie to zamieniam i jestem na plus. I to jestem na plus, słuchajcie. Dzięki tej paczce 120 tysięcy na plus. Włączam monitor i otwieram w tym samym momencie. Poszło, słuchajcie, i czytam, co piszecie. Nie wiem, nic nie widzę. Monitor włączony, podglądy wszelakie włączone. Dobra, dobra, widzę, że nic dobrego nie wyleciało, bo jest brak zbieżności. O, Mustafi! Mustafi, miałem powiedzieć, że jest brak zbieżności na czacie takiej, że ktoś... wiecie, no nie było sensu w tym, co pisaliście, bo jedni pisali to, drudzy tamto, a tu jednak, kurde, jest ktoś dobry w końcu z tych paczek. No, dwie paczki do końca, a końcy z konta ubywają. Nic mega dobrego w tych paczkach nie trafiłem, więc może teraz... No też nie ma tego podświetlenia na niebiesko, ale to może być ktoś dobry nadal. Liczymy na to. Francja, SPD. Chelsea, to jest Kante. Okej, mamy w końcu dobry traf. Mamy w końcu walkout. Ta paczka należy do tych dobrych. Może coś w środku tam jeszcze być. Może ktoś ciekawy overall 87-86, ale powątpiewam w to. Raczej tylko jedna dobra karta będzie. Jest Azpilicueta, więc super paczka. Naprawdę i naprawdę, no tutaj trzeba być zadowolonym. Rozumiecie, dlaczego monety, a nie chyba pońcy. No ale zobaczmy, tak czy tak, kolejna paczuszka i w niej też oczywiście ekrany. Ciężko, żeby w tej paczce ekranów nie było, no ale dobra, zobaczmy, jakiś walkout jej. Argentyna, napastnik, Juventus i to jest Higuain. To jest Higuain, słuchajcie, 90 overall, tak więc mamy walkout 90+. Wow, tego się nie spodziewałem w tym openingu, no... Co prawda to jest Higuain, a nie na przykład ktoś inny, kto ma 90 overalla i jest walkoutem, co by było dużo ciekawsze, no bo na przykład kto ma 90 overalla? Ramos ma chyba 90. No dobra, nieważne, słuchajcie, ale...
jak sztab.